Ksiądz Michał Olszewski ma jutro pojawić się w sądzie i zeznawać w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Jak ustalił portal w polityce.pl, warszawski sąd ponownie musiał wystąpić do ABW i policji o nagrania z kilkudziesięciu godzin po zatrzymaniu. To właśnie wtedy, jak przekazał ksiądz, mieli się nad nim pastwić. Agencja twierdzi, że nie rejestrowała zatrzymania. Założyciel Fundacji Profeto jest w areszcie od pół roku. Magdalena Wierzchowska. Na stronie Fundacji Profeto cały czas pojawiają się wpisy ze wsparciem dla księdza Michała Olszewskiego. Założyciel Profeto w areszcie przebywa od końca marca. Nie ulega wątpliwości, że największym grzechem księdza Michała jest fakt, że coś zbudował, coś zrobił. To coś to fundacja i budowany ośrodek dla osób dotkniętych przemocą. Od miesięcy prace stoją, bo konta fundacji zostały zablokowane. W tej chwili budynek niszczeje, budowa jest zamknięta, nic się nie dzieje. Wszystkie konta fundacyjne zostały poblokowane. Totalnie wszystkie. Nawet te niezwiązane z budową. Ksiądz Michał Olszewski został zatrzymany w związku z rzekomymi nieprawidłowościami dotyczącymi wykorzystywania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości przez Fundację Profeto. Nie można na przykład ocieplić na zimę budynku, chociaż na kontach fundacji są pieniądze z wpłat wiernych i darowizn. Z pieniędzy, które otrzymywał w legalnej procedurze, rozpoczął swoje dzieło, wybudował budynek, który miał służyć innym. Sytuacja wokół Profeto przypomina sytuację wokół innej związanej z kościołem organizacji. Założona przez księdza Jacka Stryczka Wiosna była pomysłodawcą akcji Szlachetna Paczka, która pomogła tysiącom ubogich osób. Założyciel fundacji został oskarżony o mobbing, musiał odejść z fundacji i mimo, że sąd oczyścił go z zarzutów, to ze Szlachetną Paczką ksiądz Stryczek się pożegnał. Czy katolickie fundacje nie mają takich samych praw? Czy uczciwe jest mówić, pokażemy wam katolikom, gdzie jest wasze miejsce? Zarzuty prokuratorów dotyczą między innymi wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości ponad 66 milionów złotych dla Profeto. Według prokuratury fundacja nie spełniała wymagań formalnych i merytorycznych, aby te pieniądze dostać. Kilka dni temu sąd przedłużył areszt. Prokurator nie przedstawił żadnych nowych dowodów. W ogóle dzisiejsze posiedzenie sądu było rozbrajająco szczere. A pani sędzia, orzekając i wydając swoje postanowienie, też z rozbrajającą szczerością powiedziała, że ona go dzisiaj nie uzasadni. Bo w zasadzie nie wiadomo, jak go uzasadnić takie postanowienie, tylko po prostu ona się przychyla do tego wniosku prokuratury. W piątek sąd rozpatrzy zażalenie na zatrzymanie księdza Olszewskiego.